Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak powinno wyglądać rozprężenie konia do treningu skokowego. Ja siedzę na 6-latku, jest początek roku, więc on nie do końca wszystkie elementy ujeżdżeniowe potrafi dobrze zrobić. Natomiast na starszym koniu powinni się zrobić, umieć wszystko, łącznie z ustępowaniami, łopatkami, z trawersami, renwersami, aż do ciągów włącznie. Taki koń powinien umieć te elementy ujeżdżeniowe perfekcyjnie. Wtedy łatwiej będzie Wam się skakać i precyzyjnie będziecie w stanie dojechać do przeszkody. Zobaczcie sami. Pracę zawsze zaczynam od stępa na długiej wodzy i zajmuje mi to początkowo do 15 minut samego stępa. Następnie kusuję i to kusuję też na długiej wodzy, tak żeby koń mógł się swobodnie porozglądać i porozciągać. Zmieniam kierunki w kusie. Taka praca w kusie zajmuje mi około 5 minut. Po kusie następuje znowu krótka przerwa na stęp, 5-minutowy i praca w galopie w półsiadzie. Galopuję sobie zmieniając kierunki oraz nogi. I taki galop początkowy zajmuje mi średnio 5 minut na jazdę. Tutaj zmiana nogi z lewej na prawą po przekątnej. Po fazie takiego wstępnego rozciągania następuje faza skrócenia i wszystkie chody boczne. Tutaj ustępowanie równolegle do ściany wstępie. Ta część, kiedy skracam konia, zajmuje mi średnio do 15 minut. To mam ustępowanie w drugą stronę. I łopatki. Łopatka w lewo wstępie. Zwróćcie uwagę, że koń powinien iść na 3 śladach. I wracamy z powrotem na linię. I łopatka w prawo w kusie. Musicie pamiętać, że każde ćwiczenie robicie tak samo na lewo, jak i na prawo. Ja tutaj dla polepszenia dosiadu i po to, żeby siedzieć równo i w równowadze, wyciągnęłam nogi ze strzemion. To bardzo poprawia jeźdźcowi dosiad. Po wszystkich chodach bocznych kus i przejścia. Tu z kusa do stępa. Kilka kroków stępem i zakusowanie i jadę kusem ćwiczebnym. I tu znowu z przejściem do stępa. I zakusowanie. Zmieniam równocześnie, zauważcie, kierunki. Teraz wymagam od konia większego zebrania i zaangażowania zadu. Wydłużenie kroku w kusie. Znowu skrócenie i przejście do kusa ćwiczebnego i będzie kolejna przekątna z wyciągnięciem kroku w kusie. I znowu skrócenie do kusa zebranego. Cały czas pilnuję rytmu. Po fazie kusa następuje galop, ale teraz już galop zebrany na mocniejszym kontakcie. Wymagam od konia mocniejszego podstawienia zadu. I też galop z przejściami do kusa i zagalopowaniami na drugą nogę.
Tutaj znowu przejście do kusa i zagalopowanie na lewą nogę. To samo ćwiczenie, ale przejścia do stępa. Ze zmianami kierunków i ze zmianami nogi. I następnie znowu przejście do stępa i zagalopowanie na lewą nogę. Na koniec jeszcze dodanie i skrócenia w samym galopie. I znowu dodanie na prawą nogę. I skrócenie. Ta część przed skokami w całości zajmuje mi około 45 minut. Zwróćcie uwagę, jak macie fantastycznie rozciągniętego konia i przygotowanego do tego, żeby zacząć skoki. Idzie aktywnie do przodu, oparty równo na dwóch wodzach. Cały czas gimnastykuję go tak samo na lewą, jak i prawą stronę. Jeśli macie tak rozprężonego i rozluźnionego konia, możecie teraz ze spokojem zacząć skakać. Na pewno będzie to dla Was obopólna przyjemność.